Dzisiejsze przedstawienie zatytułowane jest Awantura w opolskim grodzie. Jak narodzenie Jezusa wpłynęło na tą awanturę i co się wydarzyło, zobaczycie Państwo. Zapraszamy. Thank you.
służy. Jestem jakby... O, dobre słowo. Kwalifikowaną pomocą domową. Oho, coś nadchodzi. Wiem, ja już co zrobię. Szybko w kąciku schowam się sobie. Wie dobrze, co pan radzi. Jest potem powie dla strzelaci. Tylko nie ktoś nie myśli, że posłuchuje. Ja się po prostu interesuję. Za dobrze im się tu wiedzie. Spokój panuje i przyjaźń. Nie bardzo mi się to podoba, co zobaczył tu dzisiaj. Zabawię się, pofigluję, spełnię swój mały kaprysik. Pokręcił się wokół rynku, do okien kilku zapukał, coś pomałrotał pod nosem, nikt nie wie, czego szukał. Lekkie za chwilę zniknął, wszystko się odmieniło. Spokój, zgoda i przyjaźń chłodnie się zamieniły. Wybrał się na miejski rynek. Z pełnym koszem bułek świeżych, wypieczonych jak należy, a na rynku gwar na dumie. Kupiec woła. Czy znajdziesz towar pierwszej klasy? Mam jedwabie i atłasy, brokatów pełne półki. Pykacz sprzeda swoje bułki i już wraca się do domu, dusił okrzyk. Komu ciepły komin z bobra? Komin z bobra to rzecz dobra. Mam z lisy dwie tole, których nie ruszyły mole. A kto woli od etoli, ciepłe futro nie soboli. Kto tu pozwoli? Futro leży tak jak ulał, godne jest samego króla. Można kupić i nie wierzyć, bo nie darmo wśród kuźnierzy mnie pierwszeństwo się należy. A rzecz na to. Co tam futra? Będziesz z nimi stał do jutra. A ja długo nie postoję, każdy chce mieć buty moje. Kierpce, ciżmak i sandał. Spójrz, trzy pary mi zostały. I nim miną trzy minuty, podsprzedaję wszystkie buty. Niepotrzebna mi reklama, za mnie praca mówi sama. Że lepszego w całym świecie masz, gdzie nie znajdziecie. Pożek biegasz gminy. Przyjaciele, każdy z was ma zasług wiele. Choć uznanie, bądźmy szczerzy, mnie największe się należy. Chleb, jedzenia jest podstawą, takie już odwieczne prawo. Nie zamierzam się tu chwalić, lecz bez bułek i rogali, które co dzień ja wypiekam, dzieci by nie piły mleka. Nie z nami wszczynasz. Nikt piekarza nie obraża, ale piekarz niech uważa. Bo przyznacie, przyjaciele, w tym co w młynie mąkę miele, o pierwszeństwo macie trudno. Przerwij mowę swą obłudną. Krzyknął rolnik, to przesada. Pisne bzdury opowiadasz, nie chcę też mi nie ogarniać. Przecież ja ci daję ziarno. Z tego jasno już wynika, że jesteś mniej ważny od rolnika. Bo młynarza to na marne, gdy mu rolnik nie da ziarna. Na to rycerz. Puste słowa, nie ma sensu ta rozmowa. Ja się chwalić nie zamierzam, ważniejszego od rycerza. Bądźcie pewni w całym świecie i ze świecą nie znajdziecie. Któż się trudzi bez wytchnienia na dumie, jak i ćwiczeniach? Któż ostrzem swego miecza pracy innych zabezpiecza? Gdy wróg wtargnie przez granicę, któż do walki staje? Rycerz! Słyszę tu przechwałek masę, każdy tu wychwala, a
nikt nie dba o kowala, każdy wielki ma zasługi, a kruto kuje kłosy pud. Kto wyrabia ostre miecze? Piekarz, który bułki piecze? Jakby rycerz kraju bronił, gdybym ja nie podkuł koni. Kto pancerze kuł i zbroje? Moje to jest dzieło moje, a o inne rzeczy mniejsza. Nasza praca najważniejsza. Cuda w kuźni swej wyczyniasz, odparł na to mu kominiarz. Ale przyznać chyba raczysz, że mój zawód też coś znaczy. Skromny jestem, lecz bez strachu, po najwyższym chodzę dachu. Gdy zatkają komin sadzę, wtedy tylko ja poradzę. I dlatego to uważam, nie ma jak fach kominiarza. Dziwna rzecz się potem stała, rzecz dotychczas nie bywała. Szewc do góry zniósł kopyto. Zapamiętaj! Krzyknął. Ty to, że się ludzi nie obraża i kopytem w kominiarza. Doskonale! Uderzyłeś mnie rogalem! Ja cię teraz workiem zbiorę i natychmiast podniósł worek. Piekarz mygiem dał drapaka. Mój zaś opadł na rybaka, rybak stał spokojnie z wiosłem. Wiem już po co wiosły nosły! Krzyknął gniewnie i bez słowa, żwala wiosłem poczęstował. I zaczęła się na rynku taka wielka bijatyka, jakiej nawet w naszych czasach już się nigdzie nie spotyka. Długo bił się z każdym każdy, aż błysnęły pierwsze gwiazdy. Wtedy poszli do swych domów, wykrzykując, że nikomu. Nikt już w niczym nie pomoże, choćby działo się najgorzej. Zamiast mąki widzę sadzę. Trwalnie na dzień tracił siły, nie mógł zdobyć nowej piły, a ta, która w domu była, tak okropnie się stępiła, że i nawet i zapałki nie mógł pociąć na kawałki. Reszcie dnia któregoś rano zrobił piłę sam, drewnianą. Na się jednak zapnął szpetnie. Czuł za piła, drzewa nie tnie. Nawet rybak Marcin Kołek, znany spryciarz i wesołek, stracił humor, gdy mu na tle wiatr poszarpał żagle. Żagle, żagle. Nie rozpaczaj i natychmiast idź do tkacza. Żagle płótna utka i gotowa będzie łódka.
Nigdy! – krzyknął rybak Marcin. Jakże mogę pójść do tkacza, wszak nie dałem mu sandacza. Nic go teraz nie rozczuli, zrobię żagiel sam z koszuli. Każdy dzień przynosił troski i kłopoty same, aż dotarły o nich wieści do niebiańskiej bramy. Głos nieba przemówił do wszystkich skłóconych. Już niedługo zaświta i będą skończone wszystkie wasze troski, bowiem przyjdzie na świat malutki Jezus, Syn Boski, co was trwającą od lat zakończy powodzeniem. Urodzi się w szopce małej, nie w królewskich pierzach. W żłobie niedoskonałym na sianku będzie leżał. Zaciekawieni mieszkańcy po cichutku pokryjomu spakowali tobołki, nie mówiąc nikomu, ruszyli w drogę, by odszukać miejsce owe. Z nadzieją błogą, że czasy idą nowe. W Betlejem w małej stajence, nocą, gdy spał świat cały, najświętszej naszej panience, narodził się Jezus mały. W Betlejem w małej stajence, leżąc na miękkim sianeczku, wyciągał do wszystkich ręce Jezus mały żubeczku. Dzisiaj damy.
Patrzcie, trzej królowie, niech oni idą pierwsi, oni przynajmniej Bogu coś przynieśli. Życie Bóg nagrodzi nas obficie. A w dzisiejszym świecie wiele kłótni moje dzieci. Pamiętajcie, diabeł się nadal trudzi, by znów skłócić ludzi. Ale my się nie damy, bo w Bogu ufność mamy i pieśnią cześć Mu oddamy.
wszystkich nauczycieli, panią dyrektor, zapraszamy do nas na wspólną kolędę i życzenia. Wszyscy nauczyciele, proszę bardzo, zapraszamy. Jeszcze raz wielkie brawa do Monika Krzysztof. Wielkie brawa również dla pani Oli, dla pani Bożenki, dla pani Magdy, dla pani Marki, która pomagała lektorowi przygotować szczególny dostęp dla Polkowy. Szanowni Państwo, ja korzystałem z okazji lektorowi składa Państwa, składa wszystkie nasze rocznia. Życzenie na bezpieczną, cudowną, błogosławioną świąt Bożego Narodzenia i wszystkiego, dobrego, nowego roku. Dziękuję bardzo.